Witam Was, moi drodzy, serdecznie z tej strony Joken, a dzisiejszy odcinek z Eurotracka będzie poradnikiem odnośnie garaży, w którym chciałbym już tak wszystko kompleksowo powiedzieć odnośnie garaży, uzupełnić przede wszystkim o to, czego zabrakło w poprzednich odcinkach, żeby było to takie od A do Z podstawy, jeśli chodzi o garaże w Eurotracku. Także zaczynamy. Moi drodzy, będzie mi miło, jak zostawicie łapkę w górę, komentarz pod filmem. Zapraszam do oglądania. No i żeby oczywiście to był kompleksowy odcinek dla osób początkujących, no to parę takich szczegółów, takich totalnych rzeczy też musimy sobie powiedzieć, jeśli chodzi o garaże. No bo jeśli zaczynasz w Eurotracku, jest to twój początkowy taki etap, powiedzmy masz ten zerowy poziom, czy tam któryś z pierwszych poziomów, no to masz garaż. Ty może tego nie wiesz, ale masz garaż na jedno miejsce, tak? Czyli teoretycznie możesz sobie kupić ciężarówkę, w tym garażu ją umieścić i wszystko spoko. Oczywiście nie polecam ci na samym początku kupowanie dla siebie ciężarówki. Nie będę tego tematu bardziej rozwijał, bo dokładnie to wszystko też tobie wyliczyłem i pokazałem w poprzednich odcinkach. Dziś skupiamy się tylko na garażach. Tak więc masz garaż w jakimś mieście, w którym to ten garaż sobie wybrałeś bądź wybrałaś, jeśli jesteś kobietą. No i przychodzi taki moment, że robisz te szybkie zlecenia, prawda, robisz kursy, już tam trochę pieniędzy udało ci się uzbierać, no i wypadałoby zatrudnić pracowników, żeby oni na ciebie pracowali. No i potem jest taki dylemat. I zauważyłem, że z tym dylematem mają problem również osoby bardziej zaawansowane, które no zdarzyło się, z całym szacunkiem dla was widzowie, ale niestety zdarzyło się, że niektórzy z was również pewną no głupotę powielali w komentarzach pod filmem. Mnie gdzieś to się udzieliło i też chyba gdzieś o tym wspomniałem w którymś odcinku, za co przepraszam, bo powinienem to zweryfikować. Przyznaję się, no tak działa niestety metoda plotki, że ktoś powie, ktoś gdzieś usłyszał i to dalej idzie lawinowo, natomiast trzeba powiedzieć jasno, że ta jedna rzecz powielana często przez osoby bardziej zaawansowane, w tym również przeze mnie, jest błędna i trzeba to jasno i stanowczo powiedzieć, żeby tutaj każdy, kto zaczyna, nie był w błąd wprowadzony. No bo wiadomo, jeśli zaczynasz, no to tych pieniędzy nie masz za dużo, tak? Szukasz tego garażu, no więc masz garaż w danym mieście na jedną ciężarówkę, tak? No i też trzeba powiedzieć jasno, że jeśli ten garaż ulepszysz na samym początku, tym, w którym jesteś, no to jeżeli ulepszysz o 3 miejsca, tak? No to będziesz mieć 2 dodatkowe miejsca na kierowców, a jeśli ulepszysz na 5 miejsc, to będziesz mieć 4 miejsca. Mówimy tylko i wyłącznie o tym pierwszym garażu, w którym ty się znajdujesz. Dlaczego tak? Dlaczego o jeden mniej? Dlatego, że w tym garażu jesteś ty i ty to miejsce już zajmujesz. Więc w tym pierwszym twoim garażu, który będziesz sobie ulepszać, pamiętaj, że nie będziesz mieć 5 pracowników czy 3, a będziesz mieć ich o jednego mniej, tak? No bo jesteś tam ty. Ty i koniec. Natomiast oczywiście dotyczy to pierwszego garażu. Każdy kolejny garaż, który już sobie tam kupisz, to nie ma z tym najmniejszego problemu. Jak kupujesz na 3 miejsca, będzie 3 pracowników. Jeśli kupisz na 5, będzie ich 5. W każdym kolejnym, następnym garażu tak. Natomiast to mówiłem już w poprzednim poradniku odnośnie garaży, ale tutaj powtórzę, że oczywiście na początku tych wszystkich opcji nie masz dostępnych, tak? Tych, które tutaj się u mnie pojawiają, przede wszystkim nie masz dostępnej opcji zakup garażu. No więc jak ten garaż kupić? I to jest troszkę tak jak z ciężarówkami, tylko że z ciężarówkami masz o tyle łatwiej, że sobie tu klikniesz i zakup ciężarówki, tak? Że klikniesz dealerzy ciężarówek i jeśli nie możesz kupić online, bo no jeszcze 5 ciężarówek nie kupiłeś, nie kupiłaś, no to robisz odwiedź wybranego dealera i kupujesz. To jakby nadal jest dla mnie to samo. Natomiast garażu nie kupisz, bo u mnie w tej chwili jest już tak. Jak widzisz, mam garaże. Te na zielono to są te, które już mam kupione. Natomiast te na pomarańczowo, no to sobie klikam i kupuję i jakby po sprawie. Ty na początku takiej opcji mieć nie będziesz, drogi widzu, i musisz to zrobić tak. Zależy, w jakim mieście się znajdujesz. Zobaczmy sobie na mapie, jakbym chciał ci to pokazać.
A nawet myślę, że mogę to dla widza zrobić, bo mamy blisko. Nie wiem, w jakim mieście jestem, to chyba już jest nawet nieistotne. Siedlce, aha, gdzieś tutaj, bo ja mam oczywiście ściągnięty, słuchajcie, teraz promoca mam ściągniętego, więc też się nie sugerujcie, że mam takie miasta, których wy możecie nie mieć. Ale pokażę wam to w praktyce, jak to się robi, gdy nie możesz kupić jakby no online garażu i musisz go kupić realnie. Tylko musimy się zalogować w grze, znaczy usiąść za kółkiem ciężarówki, bo musisz ten garaż i z tego co pamiętam, trzy pierwsze garaże musisz kupić w ten sposób, tak no bym powiedział, podjeżdżając do tego garażu dosłownie, tak? Zaraz ci pokażę, jak to zrobić. Jak już to zrobisz, no to później kolejny, następny garaż możesz już kupić przez internet. Weźmy sobie mapę. Zobaczcie, no gdzieś tam tu jestem sobie i garaż, aha, muszę i tak przejechać na drugą stronę. No dobra, no to spauzuję nagranie, jak będę przejeżdżał, bo nie chcę cię, drogi widzu, zanudzać. Natomiast zwróć uwagę, proszę. My jesteśmy tutaj. Będziemy pewnie jakoś tutaj musieli podjechać. Ja to zaraz zrobię. Zobacz, drogi widzu, taką sytuację. Garaż zawsze, no ja tu nie mogę niestety już bardziej przybliżyć tej mapy, żeby ci pokazać. Natomiast garaż, którego szukasz, zawsze będzie oznaczony takim, no powiedzmy, żółtym domkiem, pod którym stoi ciężarówka. Najczęściej obok garażu właśnie jest łóżko, bardzo często też wyświetla się ikonka stacji benzynowej. To wszystko jest zawsze w jednym miejscu, także ja może ci pokażę też, widzu, no nie wiem, na przykładzie Łodzi, oczywiście nie będę do niej jechał. Ale zobacz, na przykład mam Łódź, tak? Tylko mówię, mapą się nie sugeruj, dlatego że u mnie jest inaczej miasto wygląda, że mam tego promotca. Natomiast no puenta, zobacz, będziesz widzieć jakiś tam znak zapytania, to pewnie będzie agencja pracy, czy może dealer ciężarówek. Nie, agencję pracy mamy tutaj, czyli coś, czego nie odkryłem. No i załóżmy, że chciałbyś mieć w Łodzi garaż. No to sobie robisz przybliżenie na mapie. To, co widzisz tutaj, to nie jest garaż, bo oczywiście masz łóżko, masz stację benzynową, ale nie ma tego domku. To z kolei, co widzisz, to pewnie będzie dealer ciężarówek jakiś, bo jest znak zapytania. To oczywiście jest łóżko, jest taki klucz, no to zawsze będzie to mechanik. To nie jest też twój garaż. Garaż, jak widzimy, będzie zawsze tam, gdzie będzie dom. No tutaj akurat, jak widzisz, mamy dostępny, on jest na zielono, chyba dlatego, że ja nie mam kupionego. No nie, co ja zrobiłem? Nie miałem tu jechać, nie chcę tu jechać. W każdym razie masz domek, tak? Jest ciężarówka, jak widzisz, pod domkiem, no to będzie ten garaż. Jeszcze zobaczmy może w innym mieście, no nie wiem, Warszawa. O, ja tu jestem w Warszawie akurat. Się okazało, teraz się zorientowałem, że jestem w Warszawie. No to już wiemy, dlaczego garaż, słuchajcie, w Warszawie, to dobrze, to muszę się i tak teleportować. Tak jak myślałem. Słuchajcie, bo teraz widzisz, tam było na zielono, tutaj jest na pomarańczowo. Tylko ja nie zwróciłem uwagi, mimo że tu jest napisane, ale nie zwróciłem uwagi, że jestem w Warszawie. Słuchajcie, jeżeli ten domek się podświetla na pomarańczowo, tak jak widzicie tutaj, tak, to ten garaż został już przez ciebie kupiony. Ja faktycznie w garaż w Warszawie mam kupiony. Akurat pominę, że mam kupiony tylko dla siebie i tylko jestem jedynym, że tak powiem, pracownikiem w tym całym garażu. I tu jakby nie będę się rozwodził, dlaczego tak zrobiłem, no bo to nic nie wniesie do odcinka. Ja już po prostu na tym etapie mogłem sobie na to pozwolić. W Siedlcach chyba nie mamy. No dobra, no to będę musiał się w takim razie teleportować do Łodzi i ci to, drogi widzu, pokażę. No bo zobacz, na przykład w Łodzi masz ten garaż na zielono. No nie wiem, mogę ci pokazać inne miasto. Nie wiem, co by tu, Bydgoszczy pewnie nie mam kupionej. I jak widzisz, tu już Bydgoszczy nam się z daleka pokazuje oczywiście ten klucz, tak? Jakiś tam ten, to nie jest oczywiście to mimo łóżka, ale masz coś takiego, czyli domek zielony i łóżko. Zazwyczaj to jest, no obie rzeczy są na mapie, nie? Czyli musi być domek na zielono. Na zielono to znaczy, jakbym ja tutaj sobie kliknął zakup garażu, to zobacz, teraz ci wytłumaczę. Widzisz na przykład Łódź? Gdzie jest ta Łódź? Tu jest Łódź. Mam na pomarańczowo. Na mapie również. Tam też była ikonka pomarańczowa, dlatego że można kupić. Jak widzisz, garaż w Warszawie mam na zielono, dlatego że ten garaż mam kupiony. I tu nawet pokazuję, że jestem. Także ja się szybko chyba teleportuję, moi drodzy, do Łodzi.
i już wam pokazuję, jak ten garaż kupić. Tak. I już wam, moi drodzy, pokazuję, jak ten garaż kupić i zaraz wam dam pewne też wyliczenia, protipy, bo to jest, myślę, że dość istotne, aby te rzeczy, które gdzieś tam były powielane, aby ich nie było. Promotca mam niedawno, już go testowałem, ale o tym będzie też kolejny odcinek. Tutaj nie będziemy się rozwodzić na temat promotca, natomiast no, nawiązuję do tego promotca, dlatego żebyście mieli świadomość, że jak widzicie, przy ładowaniu zupełnie inaczej mi to wszystko wygląda, prawda? I że moje miasto również inaczej wygląda. Także ja ci pokażę tu, widzu, na przykładzie łodzi, ale absolutnie się tą łodzią nie sugeruj, bo zresztą przy okazji zobaczycie. Okay. Ruszajmy. Ta łódź zupełnie inaczej u mnie w tej chwili będzie wyglądała. Aj, no nie mogę. Serio? Dobra, ja sobie tam podjadę, zaraz się z wami widzę, jak będę dojeżdżał na miejsce. Skręć w lewo. Dobra, moi drodzy, ja już dojeżdżam, a już zatrzymam się na czerwonym świetle. Jakoś tak chcę w sobie te... Stop, stop, bo jadę. O, dobra, źle pojechałem. No niestety, spieszę się dla widza. Spieszę się dla widza, żeby widzowi pokazać. Zobaczcie, ja sobie GPS-a ustawiłem, podjeżdżamy pod domek. Specjalnie na ten moment czekałem, żeby wam to tak pokazać, nie? Żebyście widzieli na mapie. Widzicie? Jest domek, jest taki dolar, czy takie euro. Tak, eurasek. Wjeżdżamy w tego euraska i wyskoczy wam taki komunikat. Ten garaż może być twój za jedyne 834 930 zł. Klikasz Enter, możesz kupić. Więc na początku w taki sposób ten garaż niestety musisz kupić razy 3. 3 garaże w ten sposób musisz kupić. No i dobrze, no i najważniejsza rzecz, która właściwie jest motywem tego odcinka, bo wiadomo, że na początku masz te środki dosyć ograniczone. Tak jak mówię, ta rzecz, o której ci teraz powiem, niestety przez niektórych z was była często błędnie powielana w komentarzach, ale ja nie zakładam złych intencji osób, które to pisały. Raczej po prostu, no, tak jak uważam, tak jak sam zrobiłem, myślę, że te osoby po prostu nieświadomie powielały pewną głupotę, a ja dzisiaj idę do ciebie, drogi widzu, z wyliczeniami, bo no zostaje zadać pytanie. No bo kiedy zaczynasz? Tych pieniędzy nie masz zbyt dużo. Jaki garaż się bardziej opłaca kupić? Czy na 3 miejsca, czy na 5 miejsc? Jak to zrobić? Więc wejdźmy sobie, ja już to pokażę ci przez zakup garażu. Nie muszę tego robić stacjonarnie. No załóżmy, że... Aha, Gdynię mam... Dobrze, to Gdynię ci później pokażę, bo po to też pod odcinek kupiłem. Zobaczcie, moi drodzy, kiedy chcesz kupić garaż mały, tak? No to płacisz za niego 834 930 zł, tak? Jeśli chciałbyś kupić duży, jest to 1 298 780. I chodzi o to, że często były pytania, no dobrze, ja mam mało kasy i czy opłaca się kupić garaż mały na 3 miejsca, bo tyle kasy tam widz sobie policzył, że mu starczy, żeby dokupić te 3 ciężarówki, zatrudnić 3 pracowników. Czy opłaca się kupić garaż mały, a później go ulepszyć na duży? I czy to się przepłaca? Czy to w ogóle jest sens? Z kolei inna teoria mówiona przez no, niejednego widza, już kilka osób to pisało, że bardziej opłaca się kupować tylko te małe garaże w całym świecie, a nie duże. To od razu chciałbym obalić, jest to nieprawdą i jest właśnie dokładnie odwrotnie, moi drodzy, bo bardziej opłaca się kupować garaże duże. Oprócz tego, że masz w nich stację benzynową, już nie będę mówił o tym, że one fajnie wyglądają, bo wygląd to tutaj nie ma znaczenia, ale masz w nich stację benzynową, masz 5 miejsc i się opłaca bardziej. I ja ci to, drogi widzu, bardzo prosty sposób teraz udowodnię, żeby nie było, że to są puste słowa. No to zobaczmy. Pierwszy garaż, który widzicie, cena za mały, to jest 834 930. Zgadza się? No więc dzielimy to przez liczbę pracowników, w tym momencie kierowców, czyli dzielimy to przez 3. Bo dzielimy to na pracownika, wychodzi nam 278 310 zł za jednego pracownika. Czyli taki jest koszt jakby jednego miejsca, tak? W garażu. Tak to trzeba jasno przeliczyć. Z kolei widz mówił,
że jeśli się kupi dwa garaże po trzy, czyli będziecie mieli sześć miejsc, to to się bardziej opłaci niż kupić jeden garaż, który ma pięć miejsc. I to jest niestety nieprawda, moi drodzy. No bo jeżeli kupicie dwa garaże po trzy miejsca, to zapłacicie 1 669 860 tysięcy. Cena za jednego pracownika nadal wyjdzie wam tyle samo, czyli 278 310. Nadal wam wyjdzie tyle samo, to nic nie zmienia. Natomiast tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że jeżeli ty kupisz garaż duży, tak? Kupisz garaż duży, za który zapłacisz, no załóżmy, że oczywiście masz tyle kasy na koncie, bo do tego jeśli nie masz i czy opłaca się powiększać, to za chwilę przejdziemy. I kupisz garaż duży na 5 miejsc, zapłacisz 1 298 780 i jeżeli to podzielimy przez 5, to w tym momencie, drogi widzu, za jednego konkretnego pracownika czy jedno miejsce w garażu wychodzi ci 259 756, jak dobrze tutaj sobie zapisałem. Co to oznacza? Że jeśli kupujesz garaż duży, to za poszczególne miejsce wychodzi ci o 20 tysięcy taniej, niż byś kupił garaż mały i tylko małe garaże. Więc reasumując, moi drodzy, niestety, drogi widzu, no przepraszam cię, ale napisałeś straszną głupotę w komentarzach. Mój jedyny błąd, że ja to w którymś odcinku gdzieś powieliłem bez weryfikacji. Mogę się do błędu przyznać, natomiast muszę jasno o tym powiedzieć, że nie opłaca się kupować kilku małych garaży na trzy. Ja też nie mówię, nie zakładam złych intencji widza, bo pamiętajcie, że w Eurotracku są update'y, tu się wiele zmienia i tu podam wam też na przykładzie tego, że no nie wiem, ja mogę dzisiaj wam podawać ceny tych garaży, jakie one tu są, prawda? A wy za chwilkę możecie za miesiąc mieć zupełnie inne ceny, bo będzie jakiś update. Tak się przynajmniej dzieje w przypadku zakupu ciężarówek. I to też musicie się z tym liczyć, więc żebyście zawsze sprawdzili. No ale jeśli by wam ta cena w momencie, kiedy to oglądacie, wynosiła inaczej, no to po prostu zróbcie prostą rzecz. W przypadku małego garażu podzielcie to przez 3, tą kwotę. W przypadku dużego tą kwotę podzielcie przez 5. Która kwota wyjdzie niżej, ta się bardziej opłaca. Tak? Także nie opłaca się na mapie kupować garaży 3 miejscowych, że tak powiem, tylko i wyłącznie opłaca się kupować te duże garaże. No ale właśnie przechodzimy do sedna. Co w sytuacji, ja ci to też pokażę, drogi widzu, za sekundkę, tylko muszę wyjść z zakupu garaży. Co w sytuacji, jeśli ty na początku masz ograniczone pieniądze? Stać cię, żeby kupić sobie garaż na 3 miejsca, kupić 3 ciężarówki, zatrudnić 3 pracowników. Powiedzmy, że naczep na razie byś nie kupował do tych pracowników, żeby tylko ciężarówkami jeździli. Z naczepami oczywiście zleceniodawcy. No to od razu ci powiem, tak, to jest dobry pomysł, bo na początku to jest dosyć istotne. I mimo, że powiedziałem, że garaż na 3 miejsca wychodzi drożej, to się wszystko zgadza, no ale od czegoś trzeba zacząć. Jeśli ty tej kasy nie masz zbyt dużo, no to wiadomo, że kiedy uzbierasz, robiąc tam ileś kursów, lepiej jest kupić garaż na 3 miejsca niż nie mieć żadnego garażu. I tu się chyba ze mną zgodzisz. No bo już 3 miejsca, dodatkowy garaż na 3 miejsca, to już jest 3 pracowników, którzy już będą na ciebie pracowali. Tak? Tym bardziej, że dla ciebie, drogi widzu, nawet na tych szybkich zleceniach, no nie oszukujmy się, parę kursów musisz ładnych zrobić, bo te zlecenia nie są jakoś super płatne. Na początku nie będziesz mieć zleceń po milion, po 700 tysięcy, będziesz mieć bardzo, bardzo tanie niestety te zlecenia, więc ty też musisz swój level wyrabiać. Ja nie będę teraz mówił, jak awansować, jak rozwijać firmę, jeśli chodzi też o level, żeby zarabiać. O tym też jest odcinek na moim kanale, więc tu nie będę stricte mówił o twoim rozwoju i tak dalej. Tu się skupiamy tylko na garażach, więc jak chcesz więcej informacji, drogi widzu, jeśli chodzi o rozwój firmy, całą ekonomię i to wszystko, to po prostu zobacz sobie playlistę. Jest cała seria na moim kanale. Więc przejdźmy w takim razie do zarządzania garażami. Ja już oczywiście to, moi drodzy, kupiłem. Czyli kupiłem specjalnie, żeby widzowi tutaj pokazać garaż średni na 3. Jak widzisz, mam 3 miejsca, tak? Reszta jest zakutkowana, zaplombowana, nie można. No i teraz, czy opłaca się ulepszyć? Czyli
Czy opłaca się zrobić taką teorię, że najpierw kupujesz trzymiejscowy garaż, uzbierasz więcej kasy, a później go ulepszyć? Czy w ten sposób nie przepłacisz? I też analogicznie pytanie drugie, czy lepiej poczekać i kupić od razu 5 miejsc? Która z tych opcji jest prawdziwa? Tak naprawdę obie. Jeśli chcesz, możesz czekać, ale tak jak mówiłem, w tym momencie będziesz tracić czas, bo możesz śmiało kupić garaż na 3 miejsca, tak? Zatrudnić 3 pracowników, oni już sobie pracują, kiedy uzbierasz kasę, robisz, ulepsz. I zobacz, ta kwota, bo teraz ja tu też mam to zapisane, żebyście nie myśleli, że tego nie policzyłem. Więc za 3 miejscowy garaż płacisz 834 930 zł, tak? W momencie, kiedy to ulepszasz, za kwotę 463 850 zł, ja to co do złotówki, moi drodzy, wyliczyłem, to nadal ta całościowa kwota za garaż 5-miejscowy wyjdzie ci 1 298 780, czyli wyjdzie ci dosłownie co do złotówki tyle samo, ile za zakup garażu od razu 5-miejscowego. Tak? Więc odpowiadając na pytanie, czy kupować garaż od razu 5-miejscowy, ja raczej bym w ten deseń nie szedł i raczej radziłbym ci zrobić coś takiego, że jeżeli już masz uzbierane, tym bardziej, że zobacz, drogi widzu, to są wbrew pozorom duże pieniądze dla ciebie na początku, bo 3-miejscowy garaż musiałbyś kupić za 834 tysiące tam z hakiem. Musiałbyś kupić 3 ciężarówki, gdzie to by cię tak koło 1,5 miliona pewnie kosztowało. No już tam zatrudnienia pracowników powiedzmy nie liczę. Więc jest i tak to dosyć spora inwestycja, te 2 miliony 300, no bardziej 2 miliony 400 potrzebujesz tej kasy, żeby taki garaż sobie drugi w tym momencie kupić, tak? Więc czy jest sens czekać i kupować garaż od razu na 5? Według mnie nie. Dlatego, że jeśli kupisz garaż na 3, zatrudnisz 3 pracowników, za chwilę go ulepszysz, to i tak całościowo wyjdzie ci tyle samo, jak zakupione. Proszę, gratulacje dla mnie. Kupiłem garaż w Gdyni. Także wyjdzie ci to tyle samo, drogi widzu, ile byś od razu kupił, więc nie przepłacisz. I mimo tego, co powiedziałem, że te 3 miejsca przepłacasz, no to w sytuacji, w której masz mało kasy, no to i tak jej nie stracisz, bo jeżeli ulepszysz ten garaż, to i tak ci wyjdzie tyle samo, mając garaż na 5 miejsc, czyli kupując na 3 plus ulepszając o 2 na 5, i tak będziesz mieć, kurczę, za tą samą cenę garaż. Czy ty kupisz za pierwszym razem garaż, to zapłacisz 1 298 tam z hakiem, czy kupisz na 3 i ulepszysz, również zapłacisz 1 298 z hakiem. Wychodzi co do złotówki identycznie. Więc raczej opcję bym ci polecał taką, że kupić na 3, ulepszyć na 5. Masz wtedy 5-miejscowy garaż, 5 ciężarówek na samym końcu i oczywiście masz stację benzynową, w której, uwaga, paliwo jest troszeczkę tańsze niż na stacjach benzynowych takich, że tak powiem, komercyjnych. No może nie jest tak tanie jak gdzieś tam w innych krajach typu Rosja, ale jest o wiele tańsze i myślę, że warto na to tutaj zwrócić uwagę. Więc opcja, o jakiej pisał widz w komentarzu, opcja zakupu garaży tylko 3-miejscowych, że lepiej kupić 2 garaże 3-miejscowe niż 1 5-miejscowy, jest to absolutnie, moi drodzy, opcja z czapy i to jest opcja w ogóle bez sensu, bo jeszcze raz wam to powtórzę, te wyliczenia, jeśli kupisz 2 garaże na 3 miejsca, czyli razem na 6 miejsc, tak, bo będziesz mieć 2 garaże, to zapłacisz 1 669 860 i wyjdzie ci za jednego pracownika za jedno miejsce w garażu 278 310, czyli o 20 tysięcy więcej zapłacisz za każde miejsce. Bo to jest bardzo istotna informacja, którą ci mówię. Tą kwotę, którą mówię za poszczególne, to jest za każde miejsce. Czyli za 2 miejsca, za 3 miejsca, zobacz ile przepłacisz. Ponad 60 tysięcy przepłacisz za 3 miejsca. Więc zdecydowanie lepiej jest jednak kupić jeden garaż 5-miejscowy, a najlepszą według mnie opcją
jest to, o czym mówiłem już kilka razy w dzisiejszym odcinku, dlatego to powtarzam, bo wiem, że ważną rzecz, jak się powtarza, to wy wtedy to zapamiętacie, czyli najważniejsza rzecz, najważniejszy plan na zakup garaży, kupować garaże na początku, na początkowym etapie, podkreślam, jak masz mało kasy, bo ja w tej chwili tej metody nie stosuję, kupuję od razu 5 miejsc. Natomiast jak masz mało kasy, ograniczone środki, kupować garaż na 3 miejsca, zatrudnić 3 pracowników, 3 ciężarówki, cyk, 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 będą jeździli, za chwileczkę dokupić te 2 miejsca i to się bardziej opłaca. Zdecydowanie to się bardziej, moi drodzy, opłaca. Jeśli chodzi o kasę. No tutaj to wyliczenia są bezwzględne, no nie ma się co oszukiwać. I wtedy masz garaż na 5 samochodów. I to oczywiście jak awansować tych kierowców, żeby szybciej dla ciebie więcej pieniędzy zarabiali i robili lepsze kursy, to też jest w odcinku pokazane tutaj. Nie będę się też nad tym rozwodził, bo tu skupiamy się tylko na garażach. Także myślę, że w stosunku do garaży wszystko ci powiedziałem. Tak jak mówię, później ci się ta opcja odblokuje. Jak kupisz 3 garaże tak stacjonarnie, jak ci pokazałem, dojeżdżając do garażu, to wtedy możesz zrobić zakup garażu i na mapie będziesz widzieć. Jak widzisz u mnie na zielono, to są już garaże, które posiadam, są kupione garaże, a wszystko, co jest na pomarańczowo, to są garaże niekupione. Tylko pamiętaj, widzu, nie sugeruj się tym tak aż, bym powiedział, w 100%, dlatego że u mnie po pierwsze są wszystkie DLC w tej chwili. Ty możesz nie mieć, nie wiem, Hiszpanii, Francji, Włoch, możesz tego nie mieć, tak? Możesz nie mieć West Balkans. Po drugie, nie sugeruj się też tym, że u mnie tych miast jest tyle w Polsce, bo zobaczcie, ile tu jest miast w całej Polsce. No nie sugeruj się tym, dlatego że u mnie jest ten promoc, który daje miasta. W ogóle swoją drogą super opcja, naprawdę rewelacja. No, także dużo, dużo nam tutaj pododawało jakichś fajnych miast. Także nie brakuje, to jeszcze nawet chyba wszystkich w ogóle nie. Tak, wszystkich jeszcze miast w ogóle mi się nie udało odkryć, ale poodkrywamy spokojnie. Także to tyle. Myślę, że jeśli chodzi o garaże, ten właśnie ważny szczegół chciałem wam przekazać, takie sprostowanie, bo tak w poprzednim odcinku odnośnie garaży też coś wspominałem, że może się bardziej opłacać kupować garaże na 3. Absolutnie się to nie opłaca. Nie ma to większego sensu, a według przelicznika tracisz na każdym miejscu no około 20 tysięcy, czyli jeśli kupiłabyś no może inaczej, kupujesz garaż na 3 miejsca, tak? I masz pieniądze i zastanawiasz się, czy kupić następny garaż na 3 miejsca, czy ten, który już masz, ulepszyć na 5. No to zdecydowanie opcją, żeby nie tracić tej kasy opłacalną, jest ulepszyć na 5, mieć garaż 5, taki na fulla, no bo wtedy nie tracisz za te miejsca parkingowe, że tak powiem, tak, w garażu. A później kupujesz kolejny garaż i znowu kupujesz na 3 miejsca i znowu ulepszasz. No chyba, że wyjątek taki, że naprawdę ci ta kasa by płynęła, w co wątpię, no bo nie oszukujmy się, na początku ta kasa nie płynie. Nikt mi nie powie, że na początku ta kasa płynie, bo sam pamiętam, jak tutaj robiłem levelowanie tego konta, gdzie za zlecenia się dostawało po 20, po 30 tysięcy i troszkę tych kursów trzeba było zrobić, żeby w ogóle uzbierać na ten pierwszy garaż, więc tak naprawdę najtrudniej jest uzbierać na pierwszy garaż, a później to już idzie z górki. Jeśli będziesz to robić, drogi widzu, wszystko według tych poradników, które gdzieś tam powrzucałem, znaczy nie gdzieś, tylko na kanale są, ale jest dużo różnych rad, tak? Bo to nie jest, teraz mówimy o garażach, ja jeszcze wrzucałem odcinek o naczepach, o ciężarówkach, o pracownikach, o wszystkich szczegółach, jak rozwijać firmę. Tych poradników już naprawdę jest sporo. A jeśli będziesz to robić wszystko według tych wytycznych, jak ja robiłem, czy podobnie, a wersji jest kilka na rozwój, to na pewno ci się uda i szybko uzbierasz. I w to wierzę. I tego też ci, drogi widzu, życzę. Także dziękuję za oglądanie. Będę się żegnał, bo już właściwie wszystko powiedziałem, jeśli chodzi o garaże. Będzie mi miło, jak zostawisz łapkę w górę. Bardzo dziękuję. Będę wdzięczny. Komentarz pod filmem też mile widziany. A jeśli nie subskrybujesz, to też możesz zasubskrybować. Trzymaj się, drogi widzu. Cześć. Do następnego.